jest związany z Jarocinem od Kołyski. Tutaj kształtował się jako młodzieniec, później jako mężczyzna. Jest w najlepszym wieku, wieku kosmonautów, od których wymaga się najwięcej znajomości, umiejętności, kondycji, hartu, ducha. A w dodatku Mikołaj jest przecież przystojnym facetem, co w polityce liczy się zawsze bardzo, bo połowa elektoratu to przecież kobiety, które zawsze są wrażliwe na takie przymioty. Niektórzy mężczyźni też są wrażliwi. Więc jest wiele powodów, dla których mieszkańcy Jarocina powinni masowo udać się do urn już niebawem i oddać głos na Mikołaja. Mikołaj ma jeszcze jedną istotną zaletę, mianowicie jego serce bije nie tylko żywo, ale bije po właściwej stronie, po lewej stronie. A to oznacza, że musi być człowiekiem wrażliwym, który jest uważnym obserwatorem naszego życia, który jest gotów pomagać biednym, wykluczonym, tym, dla których ból transformacji jest często nie do zniesienia. Ale mam już też doświadczenia z dobrze funkcjonującej gospodarki, przedsiębiorczości, więc jako burmistrz będzie wspaniale łączył to, co jest szansą rozwojową dla miasta, to, co jest szansą inwestycyjną, z wrażliwością, która jest przecież tak potrzebna każdemu człowiekowi, a zwłaszcza temu, który pełni ważne funkcje publiczne. Co ja zresztą będę dużo mówił, najlepiej kandydat przedstawia się sam, właśnie wraca z debaty. Już się dowiedziałem, że debata jest rozstrzygnięta na korzyść Mikołaja. Tak jest powszechny wniosek. Właśnie mieszkańcy Jarocina w tej chwili siedzą przy komputerach, wysyłają maile, wysyłają SMS-y. Są zachwyceni osobą przyszłego burmistrza i trzeba ten dobry klimat i gorącą atmosferę utrzymać do dnia wyborów, a przecież to już za chwilę. Ja dzisiaj z Leszkiem Aleksandrzakiem wziąłem udział w wielu spotkaniach. Wracamy właśnie z Poznania, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć się z mieszkańcami Poznania, którzy są zainteresowani utrzymaniem dla swoich pociech ważnej szkoły, która ma olbrzymie tradycje i która z niewiadomych powodów jest przeznaczona do likwidacji. Tutaj w Jarocinie też ten proces prywatyzacji edukacji, służby zdrowia ma miejsce i na pewno nowy burmistrz musi bardzo być wrażliwy na to, żeby nie stwarzać wrażenia, że państwo polskie wycofuje się ze swoich zobowiązań, że samorządy terytorialne również wycofują się ze swoich zobowiązań, a takimi zobowiązaniami są niewątpliwie kwestie dotyczące edukacji czy ochrony zdrowia. Nowoczesne państwo, to zwłaszcza, które sobie samo zapisało w Konstytucji, że będzie chronić swoich obywateli, będzie się nimi opiekować, nie może pozbywać się tak ważnych funkcji, usług społecznych, jak zdrowie, bezpieczeństwo i edukacja. Więc co do jednego można być pewnym, że pod rządami Mikołaja Jarocin będzie mądry, zdrowy i bezpieczny. Mądry, bo będzie dobrze funkcjonująca edukacja. Zdrowy, bo będzie dobrze funkcjonująca służba zdrowia. I bezpieczny, bo będzie dobrze funkcjonująca policja i inne służby, które mają chronić bezpieczeństwo i zdrowie obywateli. Więc każdy, kto dobrze życzy Jarocinowi, każdy, kto chce dobrego rozwoju miasta, każdy, kto myśli o perspektywach miasta, powinien głosować tylko i wyłącznie na Mikołaja Kostkę.